Kiedy byłam mała, mama zabierała mnie na dłuższe spacery. Chodziliśmy wokół naszego małego miasteczka i ostatecznie wędrowaliśmy do parku na skraju miasta. Te spacery były jednym z nielicznych miłych wspomnień z mojego dzieciństwa. Sielankowe, letnie dreptanie po zmierzchu, śpiewające wokół świerszcze i cykady. Ludzka pamięć bywa bardzo zawodna i kapryśna. Dla przykładu, całkowicie nie pamiętam, jaka była pogoda i jaki to był dzień tygodnia, gdy zginęła moja matka. Pamiętam za to karuzelę. Natknęliśmy się na nią na końcu miasta, na samym początku lasu. Serca kręcących się sztucznych koni i rydwanów dobiegała osaczająca duszę małych i dużych melodia. Była identyczna jak każda inna karuzela, jaką kiedykolwiek widziałeś na jarmarku lub w wesołym miasteczku. Klasyczne ceramiczne konie, wielkie żarówki i lustrzane ściany. Tyle, że ta atrakcja stała samotnie na pustym polu pod lasem. Błagałam mamę, żeby pozwoliła mi się przejechać i nadal czuję się z tego powodu winna. Karuzela stopniowo zwalniała, gdy się zbliżaliśmy. Krok od maszyny całkowicie się zatrzymała, jakby zapraszając nas do siebie. Dostrzegłam białego konia ze złotym siodłem. Mama pomogła mi na niego wejść, a sama wskoczyła na innego, zaraz za mną. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam o mojej mamie, to widok jej długich, rudych włosów powiewających na przyspieszającej karuzeli. Jej usta były otwarte, a twarz uśmiechnięta, gdy muzyka rozbrzmiewała coraz głośniej i zaczynaliśmy czuć wiatr we włosach. Wtedy byłyśmy szczęśliwe, by chwilę później zniszczyć mój młody, niewinny świat. Spojrzałam przed siebie, by obejrzeć inne konie i powozy podskakujące w rytm karuzeli. Potem spojrzałam z powrotem za siebie, na konia mojej mamy, a jej już tam nie było. Próbowałam zejść z konia, ale nie mogłam. Było za wysoko, a prędkość karuzeli stawała się coraz większa. Przerażona, zeskoczyłam z niego i upadłam z niemałym impetem, uderzając głową o ziemię. Kilka chwil minęło, zanim się otrząsnęłam i wstałam na równe nogi. Odwróciłam się w kierunku karuzeli, a jej tam nie było. Ani jej, ani mamy. W polu, na którym stała karuzela, czekałam do późna. Ani moja mama, ani machina nigdy się nie pojawiły. Nigdy więcej jej nie widziałam. Powiedziałam policji i każdemu dorosłemu, co wydarzyło się tego feralnego wieczora. Nikt mi nie wierzył. Moja mama została uznana za zaginioną. Założono, że albo uciekła, albo została zamordowana, a zwłoki są niemożliwe do zlokalizowania. Była po prostu kolejną martwą kobietą w małym miasteczku, która prześlizgnęła się między drabinkami. Nikogo to nie obchodziło, za wyjątkiem mnie. Moje dorastanie w rodzinie zastępczej było takie, jak sobie wyobrażasz. Smutne, chaotyczne, bez miłości. A jednak udało mi się przetrwać i ułożyłam sobie całkiem normalne życie. Miałam dobrą pracę, własne mieszkanie i psa. W wieku 20 paru lat czułam się szczęśliwa. Jednak pewnej nocy zdecydowałam się na wygooglowanie karuzeli i zaginionych ludzi. Moje poszukiwania powędrowały na Reddit, gdzie znalazłam wątki osób mówiących o ludziach, którzy znają podobne przypadki zaginień przy okazji pojawiających się i znikających karuzel w dziwnych miejscach. To był fenomen na skalę całego świata.
istniała internetowa społeczność ludzi, którzy próbowali śledzić karuzele. Gdy pojawiały się w okolice jakichś użytkowników, oni to meldowali. Jednak często takie wpisy były ich ostatnimi. Na redditowej grupie poznałam wszystkich. Inni byli takimi samymi osobami jak ja, którzy stracili swoich bliskich na karuzeli. Jedyną rzeczą, która utrzymywała nas przy zdrowych zmysłach, była właśnie ta grupa, dzieląca się doświadczeniami i wskazówkami, kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego działo się z karuzelami. A szczególnie zbliżyłam się do Iana. Mężczyzny w moim wieku z Portland, którego narzeczoną karuzela zabrała kilka lat temu. Na ramieniu miał gigantyczny tatuaż przedstawiający karuzelę, a na szyi nosił naszyjnik z wisiorkami w kształcie koni. Nie mieszkaliśmy daleko od siebie. Kilka razy spotkaliśmy się osobiście. Połączyły nas podobieństwa naszej straty i wewnętrzny niepokój. Zaczęliśmy spotykać się w prawie każdy weekend. Wspólnie upijaliśmy się i dzieliliśmy się smutkami. Czułam się lepiej, mogąc porozmawiać z kimś, kto naprawdę rozumiał mój ból. Pokazał mi piosenkę. Nie martw się, dobrze ci idzie, trzymasz się karuzeli zepsutych kawałków. Odpalaliśmy ją na cały regulator i darliśmy się z całych sił, ale byliśmy tak pijani, że nawet nie przypomnę sobie jej tytułu. Myślę, że moje chaotyczne wychowanie i koncentracja na sukcesu w życiu i odnalezieniu stabilności uniemożliwiały mi w dużym stopniu nawiązanie prawdziwej relacji. Brzmi to żałośnie, ale chociaż Ian i ja nie spotykaliśmy się tak wiele razy, jak może się wydawać, został moim najlepszym przyjacielem. I czułam się świetnie. Teraz jednak boli mnie wspominanie o nim. Był jak mój starszy brat, którego zawsze chciałam mieć. Idealnym sposobem na podsumowanie naszej relacji było coś, co po dziś dzień wywołuje mrowienie po moim kręgosłupie. Pewnej nocy powiedziałam Ianowi, że jedną z rzeczy, które pamiętam, jakie robiła moja mama, zanim zniknęła, jeszcze gdy byłam bardzo młoda i bałam się ciemności w mojej sypialni, to ona podgłaśniała telewizor w salonie i grała w stare gry na Nintendo. Ta stara ścieżka dźwiękowa z Mario uspokajała mnie jak nic innego. Ileś weekendów później, przed snem, napisałam mu, że znowu mam kłopot z zaśnięciem. Ten pojawił się 2 godziny później ze swoją konsolą i ustawił ją w moim salonie, grając do późnej nocy. Grał w stare tytuły Mario, żeby mnie uspokoić. Kilka miesięcy po moim dołączeniu do grupy zameldowano ponowne pojawienie się karuzeli. Ian i ja pojechaliśmy tam w środku nocy. Kilku innych członków forum również przybyło. Znaleźliśmy karuzelę, kręcącą się i grającą swoją pokręconą melodię, gdy słońce zachodziło za polem pszenicy. Podbiegliśmy do niej, a ja i Ian, nie wiedzieć czemu, postanowiliśmy na nią wejść. Wkrótce karuzela rozkręciła się do niesamowitej prędkości. Mój umysł zaczął wchodzić w trans. Głębokie i mroczne myśli zaczynały osaczać mój umysł. Nagle zapragnęłam zostać na tej karuzeli. Chciałam, by kręciła się na zawsze. Moje życie i tak było zimne i smutne. Puściłam drążek, którego się trzymałam, i pozwoliłam karuzeli przejąć kontrolę. A chwilę później poczułam szarpnięcie za ramię. Leżałam na ziemi obok karuzeli. Cóż, gdziekolwiek ona była, ponownie zniknęła. Okazało się, że pozostali członkowie grupy mnie ściągnęli. Powiedzieli, że zwrócili uwagę na mój trans i dziwne spojrzenie. Zaniepokoiło ich to, gdzie już samo wejście na nią było szaleństwem. Jednak jedno z nas nie zdążyło zejść. Brakowało tu Iana.
Pozostaliśmy na polu, na którym stała karuzela. A ja przygnębiona modliłam się, żeby Ian nagle się pojawił gdzieś wśród nas. Klęczałam tam w łzach tak długo, aż właściciel okolicznych terenów nie zadzwonił na policję. W końcu i ja odeszłam. Nie mogłam pogodzić się z utratą Iana. W końcu jednak, tak jak z mamą, kontynuowałam swoje życie. Pewnej nocy, po powrocie do domu, znalazłam coś na wycieraczce moich drzwi wejściowych. Małego, srebrnego konika. Jednego z naszyjników Iana. On wciąż gdzieś tam był. Pewnej nocy Ian pojawił się w moim domu. Nigdy tak mocno kogoś nie przytuliłam. Potem musiałam dowiedzieć się, co się stało. On sam nie był tego pewien. Pomimo, że tego doświadczył, to jedynie się domyślał. Według niego karuzele miały być podstępną, diabelską sztuczką. Miała to być piekielna manifestacja, by zwabić słabe, ludzkie dusze. Ian powiedział też, jak się czuł i co widział. To, co robiła karuzela, o czym przekonałam się i ja, to wprawienie cię w trans i wstrzykiwanie do twojego umysłu negatywnych i najbardziej beznadziejnych myśli, pokazując jednocześnie alternatywę. Poddanie się, podobne rozumowaniu do samobójstwa. Potem karuzela zabierała cię do piekła. Powiedział, że karuzele polują na słabych ludzi. W jakiś sposób to wyczuwa, dlatego pojawia się w tak przypadkowych miejscach. Przykleiłam do niego moje spojrzenie, a on kontynuował monolog. Łzy cisnęły mi się do oczu, tak bardzo za nim tęskniłam. Wiesz, karuzela tylko z pozoru ma kojarzyć ci się pozytywnie. Jarmarki i karnawały, jasne i błyszczące ozdoby. Ale kiedy przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że nic nie jest tym, czym się wydaje. Patrzysz na te konie i ich krzywe, poprzyklejane uśmiechy, lustra w środkowej części machiny. To magiczne tylko wtedy, kiedy lubisz to, co widzisz w ich odbiciu. Więcej niż połowa żarówek tam jest wypalonych lub rozbitych, a muzyka to piosenki pozbawionych twarzy bezimiennych ludzi, którzy zginęli eony temu. Nadążasz? Jasne, ale jak się wydostał? Okazało się, że walczył. Przez kilka minut był wsysany przez mroczną energię, ale postawił się im i jakoś się wydostał. Jednak nie byłam pewna, czy mu wierzyłam. Wydawał się jakiś naćpany. Nie był sobą. Jakby jego ciało było tylko narzędziem. Zmieniłam temat i przez resztę nocy rozmawialiśmy o życiu. Miałam wrażenie, że jest to nasza ostatnia wspólna noc, że więcej go nie zobaczę. Wyglądał na słabego, jakby ledwo mógł się utrzymać w pozycji stojącej. Nie mogłam na niego patrzeć. Przypomniałam mu o jego konsoli, że może się zatrzymać na noc i zagrać. Jednak on przytulił mnie słabiej niż kiedykolwiek i wyszedł, zostawiając ją. Kilka miesięcy później, niedaleko mojego domu, zauważono karuzelę. Pobiegłam w jej kierunku tak szybko, jak tylko mogłam. Karuzela stała na skraju skał na dzikiej plaży, wołając mnie o zmierzchu. I jak poprzednio, weszłam na nią. Karuzela zaczęła się obracać i poczułam, jak mój mózg wpada w znajomy trans. Zaczęłam myśleć o dniu, kiedy zabrała moją mamę. Zaczęłam czuć stan nieważkości. Widziałam, jak świat wokół mnie zmienia się w ciemność. Spadałam. Potem usłyszałam znajomy głos. Miękkie przeciąganie głosek mojej mamy, wydobywający się z eteru. Gdzie poszłaś? Świat wokół mnie rozświetlił się, a sceneria zaczęła się wyostrzać.
usłyszałam dźwięk świerszczy i nucenie jakiejś melodii przez moją mamę. Gdy zaczęło oślepiać mnie wszechogarniające światło. Wrócisz do domu? Czekam na ciebie. Kręciło mi się w głowie. Byłam na tym samym polu co kilkanaście lat wstecz, gdzie zniknęła moja matka. Jednak karuzeli tu nie było. Ale stała moja matka. Chciałam wskoczyć w jej ramiona, ale coś nakazało mi ostrożność. A co jeśli Ian miał rację? Jeśli to była jakaś diabelska sztuczka? Poczułam, jak mama chwyta mnie za rękę i obserwowałam, jak znów otaczający nas świat zaczął się zmieniać. Wirować i poruszać się w kółko, jakbyśmy znów kręcili się na karuzeli. Błysk. Nie potrafiłam powiedzieć, czy minęło 5 sekund, czy 5 godzin. Odzyskałam oddech i świadomość. Z powrotem siedziałam na karuzeli. Spojrzałam na lustrzaną ścianę po mojej prawej stronie i zobaczyłam siebie, znowu jako 4-latkę siedzącą na białym koniku. Potem spojrzałam w prawo i zobaczyłam moją mamę stojącą w polu, ubraną w tę samą sukienkę, którą miała na sobie tamtego dnia. Następny ruch był oczywisty. Zeszłam z karuzeli i wbiegłam w ramiona czekającej mamy. Pewnie zastanawiasz się, co działo się później. W wieku 4 lat miałam doświadczenie życiowe, inteligencję i wspomnienia z ubiegłych 29. Wszyscy myśleli, że jestem geniuszem. Jednak czułam, że nie mogę tu zostać. To nie byłoby w porządku. Czułam się jak gość. Żyłam w przeszłości i nawet nie miałam internetu. Dlatego po kilku miesiącach musiałam odejść. Czułam, że moja mama się domyśla. To wszystko było cholernie dziwne. Wymknęłam się w środku nocy. Karuzela znajdowała się na skraju miasta. Czekała na mnie. Karuzela przywróciła mnie do pierwotnej rzeczywistości. Czuję, że w końcu udało mi się przezwyciężyć część bólu towarzyszącego mi całe życie. Nie powiedziałabym, że czułam się szczęśliwa, bardziej zadowolona. Opowiedziałam na forum dotyczącym karuzeli o wszystkim, co mnie spotkało. Lecz nie minęło długo, zanim coś wewnątrz mnie zaczęło swędzieć. Ponownie zaczęłam monitorować, gdzie pojawiają się karuzele, czekając, aż odnajdę jakąś w pobliżu i doczekałam się. Na czas dotarłam na miejsce. Pojawiła się na opuszczonym terenie przemysłowym. Tym razem jednak różnica polegała na tym, że karuzela nie działała jak powinna. Nie grała żadna melodia, a żarówki nie paliły się. Ledwie mogłam ją dostrzec. Utrzymywałam dystans. Nie podobało mi się, że było tak ciemno, a karuzela wyglądała inaczej niż zawsze. Potem zobaczyłam, jak coś wychodzi z karuzeli. Jakaś zacieniona postać. Światła karuzeli zamigotały na chwilę, gdy ktoś się zaczął schodzić z jednego z koni. W błysku świateł zobaczyłam, że to moja mama. Moja mama wyglądała tak samo jak wtedy, gdy widziałam ją po raz ostatni, nim uciekłam przy pomocy karuzeli z jej świata. Samo jej zobaczenie wystarczyło, by na całym ciele poczuć przebiegające ciarki. Przytuliłyśmy się przed karuzelą, obserwując jak ta powoli zaczyna zataczać kręgi. Ruszała się pomimo braku muzyki i zapalonych żarówek. Wydawało mi się, że w powietrzu czuć jakieś niebezpieczeństwo. Coś było nie tak. Potwierdziło to, jak lekki był uścisk mojej mamy. Wyczuwałam, że się śpieszy. Jej ciało było napięte. Coś jest nie tak? Zapytałam, widząc łzy w jej oczach. Coś mnie śledzi. Moja mama przeforsowała się przez emocje, by w końcu wydobyć z siebie słowa. Pojawiło się po tym, jak wróciłaś. Teraz nie chce zostawić mnie w spokoju. Czym jest to coś?
Moje myśli o gonitwie przerwało mechaniczne ryknięcie. Obejrzałam się i zobaczyłam, jak karuzela obok ożywa. Jej światła zaczynają migotać, oświetlając pozostałe podwórze. Patrzyłam na karuzelę, która nabierała prędkości. Zostałam szybko zahipnotyzowana i zamrożona w mojej postawie. Obserwowałam, jak na maszynie zaczyna rysować się coś nowego. Sylwetka człowieka. Ktoś wysoki. Zeskoczył z karuzeli i znalazł się na żwirze obok nas. Poczułam, jak mama szarpie mnie za ramię i odciąga, wyrywając mnie z transu. Ale dopiero potem przyjrzałam się, kto wyszedł z karuzeli. Wyglądał jak Ian, ale nie był nim. To był młody człowiek. Był bardzo podobny. Ciemne włosy, rysy twarzy, tatuaże. Jednak emanowało z niego coś mrocznego i tajemniczego. Czułam to z odległości 20 metrów. Nie mógł mieć dobrych intencji. Wybiegłyśmy z terenu przemysłowego, a on pędził za nami. Byłyśmy na skraju zmęczenia i powoli brakowało nam tchu, gdy spojrzałam przez ramię. Siłował się z furtką, którą zamknęłyśmy. Spojrzałam na jego rękę. Jego skóra promieniowała jasnożółtym światłem, niczym żarówki z karuzeli. Spojrzałam mu w oczy i widziałam, jak jego źrenice wirują w hipnotyzującej ciszy. Jakby był fizyczną manifestacją tamtej demonicznej machiny. Ponownie mama pociągnęła mnie za ramię i uciekłyśmy dalej. Mama wyprowadziła nas pomiędzy budynkami i wsiadła do mojego samochodu. Odpaliłam silnik i wyrwaliśmy się, byle jak najdalej stąd. Zajechaliśmy parę kilometrów, gdy w końcu się odezwała. Nie możemy jechać do twojego domu. On wie, gdzie to jest. To w takim razie, gdzie uciekniemy? Zapytałam. Będziemy jechać tak długo przed siebie, na ile pozwolą nam siły. I jak powiedziała mama, tak zrobiłyśmy. Ian miał rację. Karuzela musiała być manifestacją jakichś diabelskich mocy, ale z drugiej strony mama nie nazwała jej wnętrza piekłem. Mówiła, że to miejsce, w którym po prostu nie chce się być. Wieczna, niekończąca się ciemność i negatywne, mnożące się emocje, którym padła ofiarą i była przekonana, że ja też. Ale przecież znalazłam w tym diabelskim wymiarze swoją matkę. Mieliśmy tam dobro, choć przez kilka dni. O co z tym chodziło? To, co powiedziała moja mama, utkwiło we mnie. Karuzela jest tym, czym chcesz, żeby była. Prędkość może być duża lub zbyt wolna, w zależności od tego, jaka jesteś. To może być nudne, to może być zabawne. To może być dezorientujące, ale od ciebie zależy, czy sięgniesz po to, czego chcesz. Jeśli przyjdziesz ze złymi emocjami, może cię to pochłonąć. Jeśli przyjdziesz szczęśliwy, możesz sięgnąć po większe szczęście, choć zawsze jest koszt, wyjaśniła moja mama. Więc jak było z tobą, kiedy zniknęłaś po raz pierwszy? Zapytałam. Byłam bardzo zagubiona, gdy wsiadałam z tobą na karuzelę. Zabrała mnie w miejsca, o których nigdy ci nie powiem. To całkowicie zmieniło to, kim jestem, ale zawsze miałam nadzieję, że pewnego dnia do ciebie wrócę. Przecież wróciłaś. Nie na zawsze. Ta postać, która za nami podąża, to ciemność karuzeli. Rzeczywiście dotarła tu za mną, ale przyszła po ciebie. Odpowiedziała mama. Wyjaśniła dalej, że była przerażona, kiedy pojawiłam się w jej rzeczywistości, wiedząc, że to oznaczało moje wejście na karuzelę. Lecz było już za późno. Wiedziała, że będzie musiała o mnie później walczyć, więc starała się spędzić ze mną jak najwięcej dobrego czasu. Mama powiedziała, że za każdym razem chroniła mnie przed mocą karuzeli. Ciemne postaci szukały mnie już wcześniej, a ona czuwała, by nic mi się nie stało. Czułam to.
Przez lata myślałam o czasach, kiedy czułam, że ona jest gdzieś w pobliżu, a teraz była tu ponownie. Ale przed czym dokładnie mnie chroniła? Przed ludźmi, którzy używali karuzeli do transportu i sprowadzania zagubionych dusz, takich jak ja. Wiedzieli, że ci, którzy próbują odnaleźć w karuzeli swoich bliskich, są łatwym celem. A teraz jedna z tych istot nas ścigała, a jedynym sposobem, by to powstrzymać, było ich przeczekanie. Mogli wyjść z karuzeli tylko na jakiś czas, nim ich moc się wyczerpywała. Widziałam bijące reflektory w lusterku wstecznym. Nie musiałam pytać o to mamy. Czułam, że to ta istota. Światła za nami pędziły, mimo że wciskałam gaz jak wściekła. Poczułam, jak dłoń mojej mamy sięga i spoczywa miękko na mojej, zaciśniętej na kierownicę. Spojrzałam na nią i zobaczyłam łzy spływające po jej policzkach. Potem podążyłam za tymi mokrymi oczami na pole obok nas. Daleko w oddali widziałam migoczące światła karuzeli. Poczułam, jak dłoń mojej mamy ściska się odrobinę mocniej. Kiedyś jeszcze do ciebie wrócę, powiedziała mama, zanim usłyszałam, jak otwierają się drzwi po stronie pasażera. Wyskoczyła z samochodu. Musiałam jechać co najmniej 80 mil na godzinę. Tylko przez ułamek sekundy widziałam, jak wyskakuje w mrok nocy. Każda cząsteczka mojego ciała chciała wcisnąć hamulec, wrócić i jej pomóc, z wyjątkiem mojego rozumu. Wiedział, że to będzie samobójstwo. Zamiast tego spojrzałam na karuzelę, która była już znacznie bliżej mnie. Spojrzałam w lusterko wsteczne i zobaczyłam, że goniąca mnie istota zwolniła. Jechałam dalej, a jedyne co mi zostało, to słaba melodia z karuzeli łaskocząca mnie w ucho, gdy odjeżdżałam w mrożącą noc. Minęły miesiące od ostatniego incydentu z karuzelą i moją mamą. Zignorowałam dalsze próby znalezienia czegokolwiek na ich temat w internecie. Po prostu żyję swoim życiem. Staram się o tym w ogóle nie myśleć, ale często nie sposób tego uniknąć. Usiadłam dziś, by dokończyć pisanie tego posta, ponieważ byłam na spacerze w mojej okolicy, w idealny wiosenny dzień. Gdy szłam ulicą, usłyszałam narastający dźwięk melodii charakterystycznej dla karuzeli. Nie mogłam powstrzymać się od podążania za nią, idąc szybciej niż wcześniej. Zastanawiałam się, czy zobaczę mamę albo mrocznego mężczyznę o płonących oczach, który będzie chciał mnie porwać. Jednak to nie to. To, co znalazłam, to ciężarówka z lodami, emitującą swoją charakterystyczną melodię w ten piękny dzień. Po raz pierwszy od dłuższego czasu śmiałam się z całego serca. Uśmiechnęłam się i odeszłam.